Jakob i Wilhelm Grimm, Chata w lesie. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Pewien biedny drwal mieszkał z żoną i trzema córkami w maleńkiej chatce tuż przy brzegu samotnego lasu. Jednego poranka, gdy chciał odejść do roboty, rzecze do żony: Przyślij mi obiad przez najstarszą dziewczynę do lasu, bo inaczej nie zdążę wykończyć wszystkiego. A żeby nie zmyliła drogi, dodał, wezmę z sobą worek prosa i będę sypał ziarno po drodze. Gdy słońce stanęło nad środkiem lasu, dziewczyna z garnkiem pełnym zupy puściła się w drogę. Ale wróble polne i leśne, skowronki, zięby i czyżyki wydziobały już od dawna proso i dziewczę trafić w żaden ślad nie mogło. Szło więc na los szczęścia ciągle przed siebie, dopóki słońce nie zaszło i nie zapadła noc. Drzewa szumiały w ciemnościach, sowy hukały i strach zaczynał dziewczynę ogarniać. Aż oto spostrzegła w oddali światło błyszczące pomiędzy drzewami. Muszą tam ludzie mieszkać, pomyślała sobie i poszła w kierunku światła, sądząc, że ją tam zatrzymają na noc. Niebawem zbliżyła się do chaty, w której okna były oświetlone. Zastukała, a głos ochrypły zawołał ze środka. Proszę wejść. Dziewczę wstąpiło na ciemny próg i drzwi otwarło ostrożnie. Śmiało! zawołał tenże głos, a gdy otworzyła drzwi szeroko, Spostrzegła, że siedzi tam przy stole stary, siwiuteńki człowiek z twarzą opartą na obu dłoniach, a jego biała broda rozpościera się po całym stole, prawie aż do samej ziemi. Pod piecem leżały trzy istoty żywe – kogucik, kurka i pstrokata krowa. Dziewczę opowiedziało staremu swoją przygodę i prosiło o nocleg. Człowiek odrzekł. Kogutku, kurko, a i ty, krowo, co odpowiecie na takie słowo? – Dux! Odpowiadało wszystko troje, a miało to znaczyć, zgoda, my przystajemy. Starzec zagadał znowu. Tu jest chata bogata. Idź do pieca i zgotuj nam wieczerze. Dziewczyna znalazła przy piecu obfitość wszelkich zasobów i przyrządziła dobrą strawę. Ale nie pomyślała o inwentarzu chaty. Zaniosła pełną misę do stołu, przysiadła się do starca, zaczęła jeść i nasyciła się do woli. Gdy już miała dość, spytała. Mój ojcze, jestem zmęczona. Gdzie jest łóżko, na którym mogłabym się położyć i wyspać? Członkowie zapomnianego inwentarza odrzekli. Bez nas jadłaś ze starym, bez nas piłaś do syta. Idźże sobie na pole. Tam twój nocleg i kwita. Ale stary rzeczy. Wyjdź tylko na schody. Gdy je miniesz, trafisz tam na pokój z dwoma łóżkami. Wzrusz sienniki i pokryj je świeżymi prześcieradłami. To i ja przyjdę się tam położyć. Dziewczyna weszła na górę. A gdy sienniki wzruszyła, łóżka świeżo posłała, legła na jednym z nich, nie czekając wcale na starca. Ale po niejakiej chwili przyszedł staruszek, oświetlił dziewczynę latarką i pokręcił głową. A gdy spostrzegł, że twardo zasnęła, otworzył drzwi w podłodze i wpuścił ją do piwnicy. Drwal wrócił późnym wieczorem do domu i zaczął robić żonie wymówki, że go na cały dzień pozostawiła o głodzie. Jam wcale niewinna, odparła żona. Dziewczyna poszła ze strawą i musiała pewno zabłądzić, ale jutro wróci. O świcie Trwal wstał i miał się znowu udać do lasu. Zażądał przeto, ażeby żona wysłała mu obiad przez drugą córkę. Wezmę tym razem worek soczewicy. Jej ziarnka są większe niż ziarnka prosa i dlatego łatwiej je spostrzeże i drogi nie zmyli. W południe dziewczyna poszła do lasu ze strawą. Ptaki leśne wybrały wszystkie ziarnka co do jednego i nie zostawiły z nich ani śladu. Dziewczynka błąkała się po lesie aż do późnej nocy i znowu trafiła na chatkę starca, którego poprosiła o przytułek nocny. Starzec o białej brodzie zwrócił się znowu do inwentarza pod piecem i pyta – Kurko, kogutku, a i ty, krowo, co odpowiecie na takie słowo? Dux odparły znowu i wszystko stało się tak samo jak dnia poprzedniego. Dziewczyna sporządziła dobrą strawę, jadła i piła ze starym, ale nie dała nic zwierzętom. A gdy się zapytała, gdzie ma się przespać, usłyszała taką odpowiedź z ich strony. Bez nas jadłaś ze starym, bez nas piłaś do syta. Idźże sobie na pole, tam twój nocleg i kwita. Ale stary wskazał jej nocleg na górze. Gdy zasnęła, przyszedł stary, popatrzył na nią, pokręcił głową i wrzucił ją do piwnicy. Na trzeci dzień mówi drwal do żony. Przyślij mi obiad przez trzecie dziecko, które było zawsze dobre i posłuszne. Z pewnością wytrwa na dobrej drodze i nie pójdzie śladem sióstr swoich. Matka nie chciała zgodzić się i rzekła. Mam więc stracić najukochańsze dziecko? Nie bój się, odrzekł Drwal. Dziewczyna nie zabłądzi. Ma ona dość sprytu i rozsądku. Wezmę z sobą groch. To przecie ziarno większe jest od prosa i od soczewicy. Ono wskaże jej drogę. Ale gdy dziewczyna wyszła z koszem na ręce, Gołębie leśne już dawno powybierały ziarnka grochu i biedaczka nie wiedziała, dokąd się ma udać. Bardzo ją to zmartwiło, bo ciągle myślała, że ojciec będzie głodny, a matka niepokoić się zacznie, gdy ona długo nie wróci. W końcu, gdy mrok zapadł, spostrzegła światło i przyszła do chaty w lesie. Poprosiła bardzo uprzejmie, ażeby ją przyjęto na noc, a starzec o długiej siwej brodzie zwrócił się znowu do zwierząt swoich pod piecem: Kurko i kogutku, i ty piękna krowo! Co mi odpowiecie na dziewczyny słowo? Tuks! odrzekły. Dziewczyna przystąpiła do pieca, przy którym leżały zwierzęta. Popieściła się skórką i kogucikiem, głaszcząc je po gładkich piórkach. Pstrokatą krowę podrapała między rogami. A gdy na polecenie starca przyrządziła doskonałą zupę i postawiła misę na stole, rzekła. Mam ja jeść sama, a te dobre zwierzęta nic nie mają dostać? Na dworze jest wszystkiego w brud. Muszę się wpierw o strawę dla nich postarać. Poszła, przyniosła jęczmienia dla kurki i kogutka, a krowie dała soczystego siana. — Jedzcie ze smakiem, kochane zwierzątka — rzekła. — A jeżeli macie pragnienie, to dostaniecie także świeżej wody. Co rzekłszy, przyniosła kubeł wody, a kogucik i kurka wskoczyły na brzeg kubła, piły wodę dzióbkami i podnosiły łebki do góry, jak to ptaki piją, a i pstrokata krowa wciągnęła w siebie łyk potężny. Po nakarmieniu zwierząt dziewczyna usiadła do stołu i zjadła to, co jej stary zostawił. Niebawem kogucik i kurka wtuliły łebki pomiędzy skrzydełka, a psrokata krowa mrużyła tylko ślepie. Wtedy dziewczyna spytała, czy my nie pójdziemy spać? Kogutku, kurko, krowo, kochanie, co odpowiecie na to pytanie? Dux, odpowiedziały zwierzęta. Z nami jadłaś, z nami piłaś, a że dla nas dobrą byłaś, więc gdy szukasz tu pomocy, my ci życzymy dobrej nocy. Więc poszła dziewczyna po schodach na górę, wzruszyła sienniki i poduszki, dała świeżą bieliznę, a gdy już było wszystko gotowe, przyszedł stary, położył się na jednym z łóżek, a wielka broda sięgała mu aż do stóp. Dziewczyna położyła się na drugim łóżku, zmówiła pacierz i zasnęła. Spała spokojnie aż do północy. Wtem wszczął się taki hałas w domu, że się obudziła. Wszystko zaczęło dygotać. Drzwi rozwarły się z trzaskiem i uderzyły o ścianę. Ganek zachwiał się, schody zatrzeszczały, aż nareszcie zrobił się taki huk, jak gdyby się cały dach zapadł. Ponieważ jednak wkrótce uspokoiło się wszystko i dziewczynie nie stało się nic złego, leżała więc spokojnie i zasnęła znowu. Gdy nazajutrz przebudziła się, był dzień jasny, ale cóż ujrzała? Leżała w wielkiej sali i wszystko dokoła tchnęło królewskim przepychem. Na ścianach rosły na zielonym tle złote kwiaty. Łóżko było z kości słoniowej. Kołdra z czerwonego aksamitu, a na krześle obok stały pantofelki wspaniałe, wyhaftowane perłami. Dziewczyna myślała, że to sen, ale weszło trzech służących, bogato ubranych, którzy spytali o rozkazy. Wyjdźcie sobie tylko, odrzekła dziewczyna. Ja zaraz wstanę i nagotuję zupy dla wszystkich, i nakarmię śliczną kurkę ślicznego kogutka i śliczną pstrokatą krówkę. Myślała, że starzec już wstał i spojrzała na jego łóżko ale zamiast niego ujrzała tam obcego mężczyznę. Gdy mu się bardziej przyjrzała, zauważyła, że był młody i piękny. Człowiek ten obudził się, podniósł głowę i rzekł. Jestem synem królewskim i byłem zaczarowany przez pewną wiedźmę w starego, siwiuteńkiego staruszka w lesie. Nikogo nie mogłem mieć przy sobie, oprócz trojga ze służby, zmienionych w koguta, kurę i krowę. Zaklęcie miało być zdjęte nie wcześniej, aż zjawi się u nas dziewczyna tak dobrego serca, że nie tylko okaże swą życzliwość ludziom, ale i zwierzętom. Tą dziewczyną ty jesteś. Dziś o północy zostaliśmy zwolnieni z czarów przez ciebie, a stara chata w lesie zamieniła się znowu w mój pałac królewski. Gdy oboje wstali, syn króla powiedział teraz lokajom, że mają przywieść ojca i matkę dziewczyny na uroczystość jej zaślubin. Ale gdzie są moje dwie siostry? spytało dziewczę. Zamknąłem je w piwnicy, a jutro mają być wyprowadzone do lasu i mają służyć u węglarza do puty za proste dziewki, dopóki się nie poprawią i nie nauczą miłosierdzia dla biednych zwierząt. Czytał Wiktor Korzeniewski.